Witam Państwa ze studia telewizji w Polsce na kongresie 590. Naszym gościem jest pan Radosław Żydok, dyrektor Departamentu Analiz Regulacyjnych i Strategicznych KGHM Polska Miedź. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Porozmawiamy o wyzwaniach klimatycznych, właściwie o regulacjach i świadomości ekologicznej z perspektywy tak wielkiej korporacji, tak dużej firmy, jaką jest KGHM. To jest firma, która produkuje bardzo dużo na różnych rynkach, no i prowadzi taką działalność, która jednak jest działalnością emisyjną. I teraz pytanie, w jakim stopniu te regulacje, które w tej chwili obowiązują w Unii, no, które mają charakter dosyć radykalny, dotyczą również państwa, jaki to ma wpływ na państwa biznes, na konkurencyjność na rynkach, na których państwo działacie również na rynkach międzynarodowych. Tak, to prawda, KGHM jest przedsiębiorstwem międzynarodowym, bo mamy kopalnie nie tylko w Polsce, ale też w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Chile, a tak naprawdę nasza sprzedaż jest najbardziej międzynarodowa, bo trafia praktycznie na wszystkie kontynenty poza Antarktydą. Natomiast 80% naszego biznesu to jest Polska, Unia Europejska, tutaj są też najbardziej ostre regulacje, więc pozwolę sobie ograniczyć się do tej części naszego biznesu. Mogę powiedzieć, że rzeczywiście to regulacje dzisiaj jakby nadają tempo biznesowi. To prawda, że KGHM jest przedsiębiorstwem energochłonnym. Właściwie tylko poza PKP jesteśmy największym konsumentem energii elektrycznej w Polsce. Tylko koleje państwowe więcej tej energii elektrycznej zużywają. No i to jest nie tylko zużycie energii elektrycznej, ale też dużo gazu, węgla koksowego w hutnictwie. No i właśnie nasza działalność z jednej strony górnicza, ale też huty w Głogowie i w Legnicy. No można by powiedzieć, że to jest jeszcze taki kawał starego, porządnego przemysłu. Natomiast absolutnie nie należy uważać, że ten biznes się nie zmienia i nie transformuje. Właśnie pod wpływem tych regulacji, ale też oczekiwań naszych klientów, funduszy inwestycyjnych i banków również, staramy się coraz bardziej ograniczać nasz ślad węglowy. Można by powiedzieć, że to jest właściwie element DNA naszej spółki, bo jakby spojrzeć na lata 80. czy nawet jeszcze późne 70., porównać te emisje chociażby tlenków siarki z tym, co mamy dzisiaj, 99% ograniczone emisje. Natomiast rzeczywiście współcześnie mierzymy się z zupełnie innym problemem, z problemem emisji gazów cieplarnianych. To nie jest wprost zanieczyszczenie jakieś toksyczne. Dwutlenek węgla sam sobie nie szkodzi, nie jest toksyczny, natomiast oczywiście powoduje efekt cieplarniany. Nie ma co do tego wątpliwości, że ten efekt cieplarniany jest powodowany właśnie przez działalność człowieka. My jako firma odpowiedzialna, jako poważna firma, która chce dalej funkcjonować i mało tego, chce stawać się coraz silniejsza w tym bardzo konkurencyjnym świecie międzynarodowym, musimy też za tymi trendami podążać. Trendy regulacyjne to jest dla nas no, takie wyzwanie być albo nie być. Trzeba spełniać te przepisy, trzeba ponosić te koszty. Jeżeli pyta pan o to, co najbardziej nas boli, że tak powiem, po kieszeni, no to rzeczywiście z jednej strony ceny energii, bo one bardzo rosną właśnie przez politykę klimatyczną. Natomiast te ceny uprawnień do emisji, za które płaci energetyka, podobnie my w swoich hutach emitując gazy cieplarniane też musimy za to płacić. I to są setki milionów złotych, można powiedzieć, nowych kosztów, których wcześniej nasz model biznesowy nie zakładał. A to jest tylko stan na dziś. My, tak jak powiedziałem, się transformujemy. Ja mam też przyjemność w KGHM-ie prowadzić pracę nad polityką klimatyczną, czyli takim naszym planem dekarbonizacji i widzimy, że będziemy musieli drastycznie zmienić technologie, których używamy, żeby rzeczywiście móc osiągnąć w 2050 roku neutralność klimatyczną. To ciężko jest nawet, powiedziałbym, określić kosztowo na dzisiaj jeszcze, bo mówimy o technologiach, których tak naprawdę jeszcze na rynku nie ma. Na przykład atom, który państwo, pewne przygotowania do wprowadzenia tej technologii w państwa przypadku się pojawiły, więc jest to jednak źródło, które przynajmniej część państwa potrzeb, albo może nawet wszystkie państwa potrzeby energetyczne będzie w stanie zaspokoić, no, ale oczywiście jest to kwestia przyszłości. To nie powstanie z dnia na dzień, czy tak, w jakimś bardzo krótkim okresie. Tak, małe reaktory jądrowe, których jakby wdrożenie w naszej firmie zapowiedział pan prezes Marcin Chludziński, to jest oczywiście bardzo ciekawe rozwiązanie, które też trzeba pamiętać, na razie jest w fazie testów, przygotowań, pewnych pilotaży. Amerykańska firma NuScale, z którą współpracujemy, podpisaliśmy taki list o współpracy. No, można powiedzieć, jest pierwsza w tym wyścigu, ale nadal ma daleko do mety. Tak, potencjalnie mówimy o latach gdzieś 2029, żeby te reaktory mogły funkcjonować w Polsce. No 8 lat przed nami, które trzeba przetrwać. Widzimy, że ten rynek naprawdę staje się coraz trudniejszy. I to tak naprawdę jest jakby rozwiązanie połowy problemu. Energia elektryczna czy energia cieplna to jest ważny czynnik, bardzo ważny, nawet powiedziałbym kosztowo, ale to nie są jedyne źródła emisji. No niestety, nasze chociażby maszyny górnicze zasilane są silnikami spalinowymi, olej napędowy jest paliwem. Chcielibyśmy wprowadzać maszyny elektryczne, czy to bateryjne, czy może zasilane z kabla, natomiast na dzisiaj no, takich technologii gotowych nie ma. Maszyny bateryjne no, wiążą się z tym problemem, że po prostu bateria jest ogromna. Dla takich ciężkich maszyn górniczych, które ważą po kilkanaście ton, nierzadko bateria to jest dodatkowe 8 ton. Tak? Ciężko aż sobie wyobrazić, że po prostu ta maszyna staje się 2 razy większa tylko przez baterię, a nasze górnictwo jest na tyle specyficzne, że te wyrobiska, w których wydobywa się rudę, są bardzo małe, bardzo ciasne, też wysoka temperatura w nich panuje i to nie są dobre warunki dla takich technologii. Mamy dużo do zrobienia, oczywiście mamy plan bardzo konsekwentny na wiele lat, natomiast to nie jest tak, że to się da łatwo wyznaczyć cele, że jakieś kamienie milowe w tym roku zrobimy to, w tym roku to. Dużo będzie nam po prostu musiał dostarczyć rynek i też instytucje naukowe. Te regulacje pojawiają się dosyć szybko i pojawiają się dosyć niespodziewanie. Tak, ten pakiet Fit for 55 jest pakietem dosyć radykalnym, obejmuje wszystkie dziedziny aktywności gospodarczej, od energetyki po transport i budownictwo. Jak Państwo na to patrzycie? No, mamy jeszcze jednak mniej więcej 2 lata na negocjacje tego pakietu. Czy te normy są zbyt wyśrubowane? No bo na przykład ze strony przemysłu niemieckiego takie zarzuty padają, że to są za daleko idące ograniczenia czy wyzwania. Ja bym powiedział, że tu znów mamy 2 oblicza problemu. Tak? Bo mówimy z jednej strony, że mamy pewien cel najwyższy, jakim jest neutralność klimatyczna, po to, żeby ochronić klimat, żeby nie doszło do jego drastycznego ogrzania. Jakby z tego punktu widzenia patrząc, ta ścieżka oczywiście musi być taka ambitna, bo inaczej tego celu nie osiągniemy. Natomiast no, na koniec ktoś to musi wykonać, czyli z drugiej strony jesteśmy właśnie my, przedsiębiorstwa, które będą chociażby właśnie dostarczać miedź, srebro, które są potrzebne do farm fotowoltaicznych, do farm wiatrowych, do tych wszystkich sieci, aut elektrycznych. Jakby no, z czegoś trzeba je zrobić. I no, z naszej strony pojawia się z kolei taki problem, że naprawdę czasem ta poprzeczka jest już ustawiana tak wysoko, że ciężko jest nam sobie wyobrazić, jak to osiągnąć. Tak? Musimy się naprawdę bardzo natrudzić, żeby w ogóle znaleźć jakieś technologie przyszłości, które być może pozwolą ten cel osiągnąć. A no, jeżeli mówimy o jakimś takim długoletnim planowaniu, no to każdy ekonomista powie, czy finansista, jak chcesz zrobić projekt na 30 lat do przodu i chcesz na to dostać finansowanie, to musisz zagwarantować, że on rzeczywiście będzie szedł tak, jak ty pokazałeś ten plan. No i tu jest największy problem, bo my w Unii Europejskiej podnosimy te cele teraz średnio co kilka lat. Byliśmy umówieni wszyscy jako Unia na cele niższe i nagle te 3 czy 4 lata później drastycznie je podwyższamy. Ja powiem tak, dla nas to się po prostu odbija bardzo wysokimi kosztami. Na razie myślę, że jesteśmy w stanie sobie z tym radzić, bo to jest firma, która już nie z takimi jakby wyzwaniami sobie radziła. Natomiast widzę sektory, które nie mają takiego szczęścia jak my, że ich produkty teraz podrożały, a wręcz przeciwnie. Nie wiem, na przykład sektor chemiczny. No wiele tych produktów konkuruje o rynek z podmiotami z Chin, z Rosji. I po prostu no, tam ta marża się już kurczy albo jest wręcz ujemna. I no, niestety to jest ta taka moja najpoważniejsza obawa, że tak wysokie tempo narzucone firmom, żeby się transformowały, po prostu spowodują, że niektórzy wypadną z tego okrętu w trakcie rejsu. No wyzwanie jest potężne jednak, bo tutaj Pan wspomniał o tym finansowaniu, to są inwestycje, które Państwo dokonujecie, ale też w ogóle większość tego typu przemysłu to są inwestycje długoterminowe i finansowanie inwestycji długoterminowych w sytuacji, kiedy normy zmieniają się co 2-3 lata i nie wiadomo jeszcze jak to będzie wyglądało za 50 lat, jest rzeczywiście bardzo ryzykowne. Chyba tutaj no, trzeba mieć jednak potężny potencjał, żeby takie finansowanie otrzymać. No, banki czy instytucje finansujące też muszą być elastyczne i przewidywać różne scenariusze. No tylko to jest właśnie ten problem, że nasz jakby podstawowy model biznesowy będzie zyskowny i oczywiście bank jakby tylko patrzył na te przepływy pieniężne, na pewno by nam powiedział, jest ok, tutaj jest kredyt, obligacja, co zechcecie. Natomiast teraz, jeżeli bank dostaje mnóstwo wymogów regulacyjnych, komu wolno, komu nie wolno, kogo może uznać za zielonego, za brunatnego lub czarnego, to tu się zaczyna robić problem. Jakby w tym gąszczu przepisów już nawet ci eksperci się po prostu gubią. Ja miałem, czy mam generalnie przyjemność pracy z naszą branżą zrzeszoną jakby w skali całej Europy w Brukseli. I mimo tego bezpośredniego kontaktu z takimi police officerami z Komisji Europejskiej, mimo tego, że my im tłumaczymy, co przemysł może, a co nie, jakby odbijamy się często od muru. Ta presja polityczna jest silniejsza niż te argumenty takie racjonalne, ekonomiczne czy naukowe. Znaczy, no mówiąc wprost, ordynuje się nam cele bez jakby sprawdzenia, czy one są w ogóle do osiągnięcia. I no to jest dlatego ja twierdzę, że to jest przede wszystkim cel polityczny. On może być umotywowany jakby też pewną nauką, tak? Natomiast no, pamiętajmy, że żeby wypełnić cel ochrony klimatu, jednak są potrzebne te przedsiębiorstwa, które dostarczą produkty niezbędne do tych wszystkich inwestycji zielonych. No i konkurencja, o której Pan wspominał, prawda? Czyli konkurencja chińska, która z tego typu problemami się nie musi zmierzyć, a w przypadku producentów miedzi właśnie te Chiny są tym bardzo ważnym graczem. Tak, to prawda, Chiny są bardzo ważnym graczem w ogóle na rynku metali, bo to jest i stal, i aluminium. Powiedziałbym, że w przypadku miedzi to jest odczuwalna konkurencja, natomiast oni są też największym konsumentem, więc to nie jest też tak, że jakby oni nam strasznie psują ten rynek. To jest partner, z którym po prostu trzeba współpracować. Ale powiem szczerze, jak patrzę na przykład na kolegów z branży aluminiowej, to oni już mają naprawdę ciężko, bo tam jest stosowany dumping, tam są stosowane różnego rodzaju dotacje do tych przedsiębiorstw działających w Chinach na eksport i niestety huty europejskie, które właśnie ponoszą te wszystkie koszty środowiskowe, dbają, instalują różnego rodzaju filtry, żeby jak najmniej emitować, płacą za CO2, no nagle napotykają przeciwnika, który nie tylko tych kosztów nie ponosi, ale jeszcze dostaje po prostu pomoc publiczną w swoim kraju. I no jakby nie jest przypadkiem, tak? I to podkreślam, to nie jest coś, co się może zadziać, to się zadziało już od dawna. Od lat 90. produkcja metali w Europie praktycznie stoi w miejscu. Tak, na pewno w miedzi, nie zwiększyła się istotnie, a konsumpcja wzrosła na przykład dwukrotnie. Tak, no to wiadomo, ta luka, która się coraz bardziej powiększa, to jest import. I to jest import przede wszystkim z Azji. Czyli można by powiedzieć, że dzisiaj zielony ład europejski budujemy sobie z takich czarnych klocków importowanych, czy made in China. Czyli potężne wyzwania przed nami, przed całą branżą, przed całą gospodarką. Dziękuję bardzo za udział w naszym programie. Naszym gościem był Radosław Żydok, dyrektor Departamentu Analiz Regulacyjnych i Strategicznych KGHM Polska Miedź. Dziękuję.